Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na kanale. Nazywam się Olimpia Gaja, jestem mentorką kobiet. Pomagam kobietom wrócić do ich sprawczej, kobiecej i boskiej mocy. Uczymy się tutaj na kanale odprogramowywać ze sposobu takiego myślenia, zachowania, mówienia, wyrażania się, który powoduje, że jako kobiety nie możemy doświadczać życia, swojego ciała i siebie w tym życiu, naszych relacji, w taki sposób, jak naprawdę głęboko w sercu tego chcemy. Ok? Jeżeli interesują Cię tematy, to w tej chwili subskrybuj kanał, napisz komentarz, jak się czujesz z tymi tematami i witam Cię w Klubie Mocy. W dzisiejszym nagraniu chciałabym Ci poopowiadać o takich oznakach, ewidentnych oznakach, jak to można nazwać, zdiagnozować i żeby to zmienić, zaakceptować w pierwszej kolejności oznakach, kiedy jesteś w męskiej energii i jak to skutkuje, jakie to ma skutki. Zajmuję się tutaj tematem żeńskiej energii. Jeżeli tu jesteś pierwszy raz, to polecam Ci obejrzeć kilka filmów z otwartą głową, bo to nie jest coś, czego nas uczą w szkole, to nie jest coś, co było nam przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mówimy tutaj o świecie energii, o czymś subtelnym, o czymś, czego nie widać oczami, a co można poczuć od drugiego człowieka i co jest tak naprawdę decydujące, czy chcemy z tym człowiekiem, jak głęboko chcemy z tym człowiekiem budować relacje i czy w ogóle ją chcemy. Także dzisiaj oznaki tego, czy jesteś w męskiej energii i jak to rozpoznać. Zanim zaczniemy, to chciałam Ci powiedzieć, że przed chwilą wróciłam z parku, w którym medytowałam, pisałam w dzienniku i często to robię. Może nie tak często, jak bym chciała, ale często. I też zachęcam do tego swoje obserwatorki i swoje klientki, bo taki kontakt z naturą i takie rozluźnienie ciała i przyjęcie tego wszystkiego, co się w nas pojawia w danym momencie, jest 1000 razy skuteczniejsze, ważniejsze dla nas kobiet niż obejrzenie setki filmów na YouTubie i przepakowywanie swojej głowy informacjami. Informacje, które odbieramy przez ekran telefonu, dają nam taką krótką iluzję, satysfakcję, tego chcę, to mi się podoba, to mnie triggeruje, tego nie chcę, to chcę, to będę używać. Ale tak naprawdę prawdziwa integracja zadziewa się, kiedy eksponujemy się do adekwatnych sytuacji, które są dla nas problematyczne, gdzie musimy zmienić pewien pattern, kiedy mamy okazję zmienić pewien wzorzec, to wtedy dzieje się ta transformacja. To wtedy zmieniamy ten biegun z męskiego na żeński. Ale kiedy idziemy do natury i zatrzymujemy się i naprawdę wyciszamy swój umysł i łączymy się z matką naturą, z naszą planetą, to dzieją się wtedy cuda. Bo nagle jesteśmy w stanie po pierwsze zauważyć, co się w nas dzieje, po drugie zobaczyć, czy to, co się w nas dzieje, jest nasze, czy nie nasze, a po trzecie połączyć się właśnie z intuicją, z ciałem i z matką ziemią, a nie być w tym umysłowym obrzęku cały czas. Ponieważ ta wiedza o alchemii, o energii, wiedza magiczna, bo jesteś duchową istotą, wiedza starożytna, nie uczy się jej w szkole, nie mówi się podczas wychowywania. Dlatego wiele ludzi, tak zwana masa, większość ludzi, jak coś takiego słyszy, to czuje opór, nawet próbują atakować. Jest to dla nich dziwne, nazywają to chorym, tak? Ale to tylko dlatego, że nie słyszeli, nie wiedzieli i są uwarunkowani w taki sposób, żeby obwiniać świat zewnętrzny, ludzi na zewnątrz, rodzinę, okoliczności, politykę, government, mężczyzn, swoją pracę, szefów. Tak jest łatwiej. Powiedzieć, że to wy jesteście głupi, że to jest wasza wina, gdzie ja jestem w życiu, niż wziąć odpowiedzialność za swoje myślenie, uczucia, słowa, no bo jak wziąć odpowiedzialność, kiedy nikt ci nigdy nie powiedział jak? Na tym kanale
Jest mnóstwo wskazówek. Także jeszcze raz zapraszam do subskrypcji. Nawet przed chwilą dostałam tutaj taki komentarz na YouTubie. To się bardzo rzadko zdarza, chociaż coraz częściej. Od Joli. Jolu, pozdrawiamy Cię, pozdrawiam Cię bardzo. Wiem, że potrzebujesz dużo miłości i ciepła, także wiem, że już Ci jest tak źle, nie będę Ci dokładać. Tylko po prostu używam bardzo często takich komentarzy, ataków, projekcji, że do celów edukacyjnych. Także dla wymiany energii pozwól, że użyję Twojego przykładu. Jola przed chwilą napisała pod moim live'em: jesteś chora? Jeżeli to w jakimś stanie jest świat i masy jest zdrowe, to tak, jestem chora i to bardzo. Jola napisała, że jestem chora i żebym zmieniła ton i że co ty z siebie robisz? Jolu, robi z siebie coś, kogoś, kogo ty nigdy nie będziesz w stanie. Okej? Okay? Ja mam tak, też mi się nie wszystkie rzeczy podobają w internecie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że tak bardzo kochamy siebie tutaj w Kobiety Mocy, wchodzimy na tą ścieżkę pokochania siebie, ja kocham siebie, pokazuję tą drogę. Po to przede wszystkim, żeby ta miłość do samej siebie polega na tym, na szanowaniu swojego czasu, swojej uwagi, swojej energii życiowej i kreacyjnej i nie oddawaniu uwagi na pierdoły, na głupoty. Osoby świadome wiedzą, że nie mają wiecznego czasu, w sensie mamy wieczność do dyspozycji, ale teraz w tym wydaniu, w tej inkarnacji nie masz nie wiadomo ile czasu do dyspozycji. Także czas to jest Twoja największa waluta. Uwaga Twoja to jest Twoja druga największa waluta. Energia to jest coś, co możesz albo stracić bardzo szybko, albo odzyskać. I to musimy sobie pielęgnować w życiu. Więc moja propozycja jest taka dla osób, które są jakoś bardzo triggerowane moją wiadomością. Oczywiście, że będą triggerowane, ponieważ nigdy o tym nie słyszały, nie mają takiej pewności siebie i to nie oglądajcie. To idźcie sobie, nie wiem, pooglądajcie sobie jeden z 10 albo milionerów, albo puśćcie sobie Netflix, albo jakąś bajkę. Nie traćcie energii. Widzisz, ja rozumiem, że Ci tam tak w środku jest źle, że Ty musisz się tutaj wyprodukować. Natomiast jak ja widzę w internecie, wiecie, denerwują mnie takie rzeczy na TikToku. Czasami przeglądam TikToka dla edukacyjnych celów. Na TikToku jest wszystko. Wszystko, po prostu wszystko, co istnieje chyba w tym świecie, to znajdziecie na TikToku. Tam są niektórzy ludzie, kobiety, które udają chyba, ja nie wiem, bo ja tego nigdy nie obejrzałam dłużej niż 10 sekund, bo to mnie tak denerwuje, które udają chyba grę, jakąś postać z gry internetową, robią tak: thank you for this. Powtarzają jakieś takie ruchy, takie słowa, ja nie wiem o co chodzi. I to jest chyba modne, to zazwyczaj ogląda kilka tysięcy ludzi, więc zobaczcie na czym ludzie, na czym masy spędzają czas. Ja nie mogę tego obejrzeć, bo ja ogólnie tutaj w świecie rzeczywistym bardzo nie lubię ludzi zaprogramowanych, ludzi, którzy nie biorą odpowiedzialności za swoje emocje, myślenie i którzy działają z automatu, a jak jeszcze w internecie widzę prawdziwego człowieka, który udaje postać z gry, to dla mnie to już jest taki fake i artificial, taki artificial level hard, że ja nie mogę na to patrzeć 5 sekund. Ja nie tracę czasu, uwagi, słów i energii, żeby komuś, kogoś hejtować i mówić, co ty robisz ze swoim życiem. Właśnie to jest też oznaka, to jest oznaka braku miłości, nieszanowania swojego czasu. Nie musisz mnie lubić, nie musisz mnie akceptować. Ja nie chcę, żebyś mnie lubiła i nie chcę, żebyś mnie akceptowała. Nie potrzebuję twojej akceptacji i twojej sympatii do niczego. Miłość się ze mnie wylewa i moja wiadomość jest bardzo wymierzona do konkretnego targetu ludzi.
To nie jest, żeby podobało się wszystkim. To nie jest bezpieczne mówienie, żeby was nie striggerować. To będzie triggerowało, bo to jest tylko dla osób, które są gotowe przejść przez ten ogień triggerów i wybrać siebie i odzyskać moc. A to oznacza, że trzeba odprogramować się ze wszystkiego, co znałeś do tej pory. Nie, świat tak nie wygląda. Nie, zdrowie tak nie wygląda. Nie, kariera tak nie wygląda. Nie, randkowanie tak nie wygląda. Tak to wszystko nie wygląda. Gdyby tak wyglądało, to byście mieli szczęśliwych ludzi naokoło, świetnie wyglądających, pełnych mocy, dobrze zarabiających, nie tracących czasu na hejt i pierdoły, tylko byście po prostu tworzyli tutaj wszechświaty. Niestety jesteśmy w rzeczywistości, w której ludzie nie mają siły, są otyli, są zazdrośni. Ja każdego dnia, im bardziej wracam do swojej mocy, jestem bardziej pewna siebie, każdego dnia piękniejsza, to widzę, jak na ulicy ludzi to onieśmiela. Ludzie, niektóre kobiety się strasznie złoszczą, złoszczą się. Nie możemy na to nic poradzić. Nie możemy robić z siebie małe, bo ktoś ma z tym problem. Macie przejść przez to, że ludzie mają problem. Macie przejść przez to ego, które się zajmuje tym, co inni myślą. I macie na tak długo utrzymać tą swoją moc, aż w końcu wasze środowisko, ludzie, przyjaciele, relacje zaczną się zmieniać. Takie intro. Ale to jest też w kontekście tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Chcę powiedzieć, jak możesz rozpoznać w sobie męską energię. Kiedy płynie w tobie męska energia, to ciężko jest o satysfakcjonującą relację, jeżeli masz w sobie takie pragnienia, że chciałabyś być pożądana, że chciałabyś być zauważona przez mężczyzn o pewnym statusie. To będzie ciężkie, wręcz niewykonalne. Dlatego dzisiaj powiemy sobie, jak to zauważyć, z czego to wynika, jak to zmienić. Pierwszy symptom, żeby zobaczyć, jak kobieta jest w męskiej energii, jako jesteś w męskiej energii, to kiedy zawsze chcesz osiągać jakiś cel i więcej, i jeszcze bardziej schudnąć, i jeszcze mieć więcej dyplomów, i jeszcze więcej mieć atencji, i jeszcze więcej mieć przyjaciół, nieważne jakich, ale żeby mieć. Relacje też, musisz być zawsze w relacji, nieważne jakiej, ale żeby mieć. To też się dotyczy kobiet uduchowionych, które sobie coś manifestują. Kiedy chcesz, po prostu manifestujesz, goal, więcej, cel, po prostu cały czas się budzisz, masz takie poczucie, że coś musisz, że nigdy jesteś niewystarczająca. To jest męska energia. Męska energia to jest energia osiągania, zdobywania, wyznaczania sobie celów i ich osiągania. To jest męska energia i my to też możemy mieć. To jest też normalne dla każdego, dla mężczyzn i kobiet. To jest normalne dla mężczyzn i dla kobiet, ale osiąganie celów jest w męskiej energii. Bo my jako kobiety, w kobiecej energii, kobieca energia, żeńska energia, ona inaczej realizuje się. Ona inaczej osiąga cele. Żeńska energia to jest przyjmowanie. To jest działanie intencjonalne, to jest ekspresja indywidualności, autentyczności, kobiecości, jej wielu twarzy i przyjmowanie. Mężczyzna chce zdobywać, on chce zdobywać kobietę, on chce zdobywać pozycję, on chce zdobywać status, on chce zdobywać respekt, on chce zdobywać pieniądze i on chce mnożyć, i chce więcej, i chce to dostarczać, on chce męska energia. Może nie mężczyzna, męska energia, to są jej cechy. Żeńska energia to jest otrzymywanie, więc kiedy ty jesteś wow, to jesteś w męskiej energii, a to można zrobić inaczej. Możemy manifestować, możemy pragnąć, możemy chcieć, możemy się realizować, ale musi, żeby być w żeńskiej energii, w tym przypadku musi być w nas miejsce na tu i teraz, na przyjmowanie tego, co jest. Na przykład, jeżeli marzysz, żeby mieć jakiś piękny dom w Portugalii, albo piękny dom na Majorce, albo piękny dom w Italii, albo w Grecji, albo w Niemczech, albo w Polsce, albo w Mazurach, albo w Bieszczadach, chcesz mieć piękny dom, w którym będziesz pracowała z domu i w którym będziesz miała możliwość, żeby twój układ nerwowy się rozluźnił i po prostu mogłabyś robić to, co chcesz, mieć swój ogród, mieć rodzinę, mieć dzieciaczki. Jeżeli tego pragniesz, to masz to pragnienie, łączysz się z nim, sobie tam manifestujesz, pomagasz różnymi sobie technikami, robisz coś w tym kierunku, ale bardziej się skupiasz na tym jako kobieta,
że doceniasz to, ten dom, który już ma, jeszcze, który teraz masz. Że doceniasz twoje każde teraz. Że doceniasz to wszystko, co masz. Że przyjmujesz to, co masz. Że bardziej płyniesz, rozumiesz? A nie tylko cel, tylko papiery, tylko telefon, tylko tak by było z kobiecej energii. To ta chęć osiągania ciągłego celu, czyli jako kobieta jest męskiej energii, wynika właśnie z takiego udowadniania. Udowadnianie czegoś, potrzeba perfekcji, ona wynika z... No, po prostu nie podarowano nam za dużo uczucia i uwagi w dzieciństwie i my przez to, że właśnie nikt nas nie nauczył o tej energii, o tej wrażliwości, o tej obecności, o tym, wiecie, o rzeczach ważnych, to nam się tak zakodowało, że to materialne wyznacza naszą wartość. I my wtedy po prostu i więcej, i gol, i gol, i gol, a jak nic nie mamy w posiadaniu, to nam się wydaje, że nie jesteśmy warci i się czujemy tacy mali. Scam. Do wyrzucenia. Z męskości w żeńskość wchodzimy. Druga rzecz, jak to rozpoznać, że jesteś w męskiej energii i że to Ci nie służy, najprawdopodobniej, jeżeli tu jeszcze jesteś, to jest taka hiper, taka nad niezależność. Czy to są wszystkie kobiety, które piszą komentarze, nie ma mężczyzn, którym można zaufać i oddać kontrolę. Ja rozumiem, że to piszecie, jest mi bardzo przykro. Ja rozumiem, że doznałyście, że nie doznałyście opieki i nie zdołałyście ani tacie, ani chłopakom, ani mężom, ani nikomu zaufać w swoim życiu. I feel you. Czuję cię, byłam tam, rozumiem. Ale to, że się tak wydarzyło, to nie znaczy, że tak wygląda cały świat i nie znaczy, że te inne wymiary są dla ciebie niedostępne. Tylko jak mi piszesz, że ci faceci są niewarci, że takich nie ma, że w ogóle są źli i tak dalej, to twoje przekonanie powoduje, że ty jesteś w tej energii, bo jeżeli piszesz mi, że mężczyźni nie są warci, żeby oddać im kontrolę, żeby im zaufać, żebyś się na nich polegać, to oznacza to, że ty masz tą hyperniezależność, że ty masz w sobie dużo tej męskiej energii, że ty nie jesteś w stanie puścić kontroli, że ty nie wyobrażasz sobie tego, ty musisz być zawsze na baczności i wszystko sama i nikomu nie ufasz i to powoduje, że jesteś takim jeżem energetycznym i w tej sytuacji, żeby przejść na tą kobiecą skalę, na tą kobiecą frekwencję, na tą kobiecą wibrację, to byłoby najpierw przyznanie się do tego, zaakceptowanie, że tak masz. Powiedzenie na przykład, zrozumienie, aha, no miałam takie doświadczenia z tatą, nie było go, albo był jakiś... Później to faktycznie się odbijało w moich relacjach, że te relacje nikt mnie nie akceptował, wszystko musiałam robić sama, okej. Okay. Widzę to i teraz kobieca energia to by było, jestem już zmęczona i otwieram swoje serce na coś innego. Ja już nie chcę sama, tak? I samo to stwierdzenie, samo to przyznanie się do siebie, sama taka medytacja, to już by spowodowała, że ty z głowy i z tej hyperniezależności, z tej zosiesamości byś otworzyła już bardziej swoje ciało, rozluźniła pewne energie, które są zakodowane, które są uwięzione w twoim ciele, byś po prostu zdjęła tą presję. Powoli, nie? Bo jak te 30-40 lat byłaś hyper niezależna, no to teraz jeden raz nie wystarczy, ale to jest wzór, który możesz sobie podłożyć, żeby troszkę zmiękczyć swoje serduszko i je otworzyć. Możesz mi powiedzieć, ja nie chcę otwierać serduszka. Rozumiem. To nie. To nie jest jeszcze dla ciebie. To idź stąd. Ale jak będziesz gotowa, jak już zobaczysz, że nic nie działa i że jednak nic się nie daje satysfakcji, to chodź z powrotem. Nic na siłę, nie zmuszaj się. Jak cię to triggeruje, okej. Okay. Tylko pamiętaj, że jak masz zamknięte serce, to twoje pragnienia i twoje manifestacje nie mogą ci się przydarzyć. To nigdy się nie rozluźnisz. Po to nam jest ta żeńska energia. Nie przyszłaś tutaj na ten świat
20 spędzać lat w szkole i 60 w pracy i walczyć o przetrwanie od weekendu do weekendu, to nie jest tak, to tak życie nie wygląda i można to swoje życie przeformować i zaczynamy my jako kobiety od ciała, od powrotu do naszej żeńskiej energii, czyli do naszej mocy. Tej żeńskiej energii, w tej tak, co się niektórym wydaje, pasywności, leży wielka moc uzdrawiająca. Kiedy kobiety się uzdrowią, to uzdrowią się ich partnerzy. Także dziewczyny, chop chop, bo nie ma czasu. Kolejnym. Sprawdzę sobie baterijkę, dobra. Kolejnym takim sygnałem, że jesteś. No co, no za chwilkę kończymy. Kolejnym sygnałem, że jesteś w żeńskiej energii, będzie to, że jesteś odcięta od swojego ciała, że masz jakieś kompleksy, czyli jesteś gdzieś w głowie, masz jakieś przekonania na temat swojego ciała, na przykład ty tu żyjesz w głowie i myślisz sobie, a mam jakieś takie stopy, a mam jakieś takie piersi, a mam jakieś takie brzuch. Jesteś odcięta od swojego ciała. Po prostu sama się atakujesz. To jest główne źródło chorób autoimmunologicznych, bo ty po prostu sama, to ciało twoje, to jest twoja świątynia, ono samo oddycha, ono samo pompuje, ono samo się regeneruje. Cud w czystej postaci, a ego zaprogramowana po prostu, no tępa głowa. Nie, to nie jest wasza wina, tylko tak, no po prostu później ta głowa się robi tępa taka, bo to nie jest używana do tego, do czego powinna być używana, tylko jest używana do samosabotażu, do znęcania się nad sobą. Więc to jest odcięcie się od siebie. Czyli w ogóle umysł, myślenie, sabotaż, to jest męska energia. My, kobiety, musimy, my znajdujemy swoją moc, my wracamy do siebie poprzez nasze ciało. Poprzez przyjmowanie wszystkiego, co nam się całe życie nie podobało, poprzez akceptowanie, poprzez rozluźnianie się, eksponując się do pewnych sytuacji wstydu, pewnych sytuacji zagrożenia, w pewnych sytuacjach strachu, stresu, to wtedy my właśnie jeszcze bardziej łączymy się ze swoim ciałem. Pracujemy z tym ciałem, pracujemy tańcząc, dotykając, rozkoszą, orgazmem. To tutaj się kłania program Kobieta w Mocy. Będzie podlinkowany pod tym filmem. Poczytaj sobie o programie, co Cię tam czeka, o praktykach psychosomatycznych. A jak chcesz się upewnić, czy to na pewno dla Ciebie, albo co mówią inne kobiety, to na moim Instagramie w zakładce programy czy podopieczne przeczytasz, jak kobiety dobrze się bawią na programie. Także feeling disconnected, poczucie takiego odłączenia od emocji też. Czyli bycie wiecznie w głowie i uskarżanie, że to ja cię tutaj triggeruję, albo że to on sprawia, że ty jesteś w tym stanie, to jest odcięcie się od swoich emocji. To jest bycie w tym takim wymiarze umysłowym i niemożność w ogóle skontaktowania się z ciałem i z emocją. I właśnie to do tego nam jest potrzebne, dziewczyny, to chodzenie do natury, to zatrzymywanie się i tak dalej. Kolejną rzeczą, jak to możesz rozpoznać, jest po prostu potrzeba kontroli. Potrzeba kontroli wynika właśnie z tego, że nam niewytłumaczone zostały te podstawy, z tego, że nikt nas nie nauczył właśnie tych energii, tego self-care'u, tego, co jest ważne, że to wszystko, co powiedziałam powyżej, właśnie powoduje, że ten brak kontaktu ze sobą, ze swoimi emocjami, te bezwiedne, natrętne myśli, to wszystko powoduje, że ty nie masz kontroli nad ciałem, bo je wybierasz, bo nie akceptujesz, nad emocjami nie ma dostępu, bo jest głowa, nie ma obecności, nie ma chodzenia do natury, nie ma zatrzymywania się, jest wieczne życie w ocenie, projekcja i to wszystko powoduje, że potrzebujesz kontrolować, bo tych myśli natrętnych jest tak dużo, tych przekonań i programów nie twoich jest tak dużo, że ty po prostu czujesz tą potrzebę, żeby się tu dowiedzieć, żeby się zabezpieczyć, bo tak próbujesz się właśnie zabezpieczyć, że tak ci się wydaje, że tylko wtedy będziesz się czuła bezpieczna. Jest to jak najbardziej iluzja, bo niczego nie możesz kontrolować. I każdy i każda, kogo będziesz kontrolowała, to na platformie energetycznej ci ludzie nie będą ci ufali, będą wręcz cię traktowali jako wroga.
I ty też nigdy nie zaznasz spokoju. Także jest to symptom. Tutaj, jeżeli chodzi o kontrolę, to wszystko to, co powyższe, trzeba wykonywać. No i jak już nauczymy się tych wszystkich triczków, sztuczków i nawyków żeńskiej energii, kiedy już zaczniemy się zatrzymywać, używać medytacji, spokoju, dźwięku, orgazmu, przyjemności, journalingu, pokazywania się wrażliwą, brania odpowiedzialności za swoje myśli, przebywania z kobietami, tak, i bycia szczerym w stosunku do tych kobiet. Jeżeli nie wiem i mnie triggerujesz, to cię nie nawyzywam, tylko powiem na przykład o tym i poproszę o pomoc, tak? Ale to jest właśnie, że dziewczyny się nie czują bezpiecznie i dlatego muszą pluć jadem, być zazdrosne, są zazdrosne, no jak widzisz kobietę, która jest ucieleśniona, urzeczywistniona, robi coś z siebie, ma pewność siebie, wie co mówi, jest połączona z ciałem, z głosem. Nic jej nie brakuje, to oczywiście, że taka osoba, która spędza całe życie w kompleksach i w głowie, będzie zazdrosna, więc potrzebuje tutaj kontrolować, tak? To, jak inni o nim myślą, swojego faceta, żeby nie patrzył. Później, jak już to wszystko będziesz robiła, stanie się Twoją rutyną, o czym powiedziałam, nie musisz robić wszystkiego, wybierz sobie rzeczy, które na dzień dzisiejszy jesteś w stanie robić, to wtedy będzie Twoja praktyka polegała na tym, że po prostu musisz zaufać. Przestać kontrolować. On gdzieś poszedł, a Ty wybierasz zaufanie, wybierasz siebie i wybierasz swoją praktykę. Kolejnym sygnałem, że jesteś w męskiej energii, a nie jesteś w żeńskiej energii na pewno, to jest odmawianie sobie self-care, dbania o siebie. Czyli to jest na przykład leżenie przed telefonem, wstawanie późno, a dzisiaj nie sport, w głowie głos, jutro, jutro nigdy nie nadchodzi, bo jutra nie ma, bo jest zawsze tylko tu i teraz. I na przykład jest jakaś randka, jest jakaś szybkie zaspokojenie zmysłów, szybka jakaś uwaga od kogoś, to wtedy się wystroisz. Ale tak o dla siebie, żeby coś zrobić, fryzurę, paznokcie, coś umyć się, zrobić sobie porządki, to nie. I to jest właśnie. To jest znowu konsekwencja, sygnał tego wszystkiego, co powiedziałam wcześniej, tak? Tego odłączenia, że nie ma tej energii w tobie życiowej, żeńskiej. To nie jest nic fajnego jako kobieta być w męskiej energii. To jest bardzo, bardzo, bardzo wykańczające. Kolejną cechą to też będzie taka nadmierna chęć konkurowania. Konkurencja, konkurowanie to jest męska energia. Co można zobaczyć, jak oni przecież różne mają sporty, koszykówka, piłka nożna. Oni lubią konkurować, oni lubią pokazywać sobie fizycznie i energetycznie, kto ma większego penisa, lubią, kto ma lepszą kobietę, kto ma ładniejszą kobietę, kto ma lepsze auto. To są rzeczy dla chłopaków. To jest męska energia. U nas, u kobiet, kiedy my jesteśmy zazdrosne o inne kobiety, kiedy my konkurujemy z innymi kobietami, to po pierwsze bardzo cierpimy, wszyscy na tym tak naprawdę cierpią, a po drugie oznacza to tylko tyle, że nie znamy swojej wartości. Czyli znowu nie jesteśmy połączone, nie mamy połączenia z tym powerhouse. Musisz zrozumieć, że jesteś jedyna w swoim rodzaju i że nie masz co z nikim konkurować. Jola, nigdy nie będziesz taka jak ja. Nigdy. Nigdy. Ale mogłabyś się stać najpiękniejszą wersją siebie, gdybyś sobie. No już się stało, już napisałaś ten komentarz, ale gdybyś po prostu poczuła ten trigger i coś i zajrzała w siebie. Ostatnią oznaką, że jesteś w męskiej energii jako kobieta, jest nadmierny stres, ciągły stres i ciągłe takie stany depresyjne. To wszystko wynika, musisz sobie zrozumieć, że Twoje ciało, Twoje łono, Twoje serce, Twój brzuch, Twoje gruczoły, Twoje hormony, to wszystko ma jakąś funkcję. Z tego wszystkiego możesz korzystać. Przede wszystkim układ nerwowy. To wszystko możesz dostrajać do swoich pragnień. Kiedy z tego nie korzystasz i spędzasz swoje całe życie w głowie, w przeszłości,
zajmujesz się tym, co inni o tobie myślą, bo wydaje ci się, że to, kim jesteś, jest zlepkiem przekonań, pomysłów, programów, opinii o tobie, innych ludzi, twojej mamy, twojej ciotki, koleżanek, twoich byłych, którzy cię zdradzili, a nie starasz się ucieleśnić wersji z przyszłości, którą chcesz się stać i nie sprawiasz, żeby twoje tu i teraz składało się z tych małych momentów, małych kroczków, które cię doprowadzą do tej wersji, jesteś odcięta od ciała, od emocji, doświadczasz właśnie ciągłego stresu i ciągłych stanów depresyjnych, ponieważ twoje ciało jest po prostu rozkołotane, zestresowane, w takim zaognionym stanie, bo ono cały czas z hormonami, takimi jak stres, adrenalina, kortyzol, reaguje na tą przepakowaną głowę, na tą przepakowaną głowę rzeczami niepotrzebnymi. Także dziewczyny, to były symptomy, jak to rozpoznać, jak wrócić do kobiecej mocy, z czego to wynika. Te praktyki, które Wam pokazuję, które Wam daję, są naprawdę proste, tylko że jest jeden wymóg. Musicie się zatrzymać, musicie się po prostu zatrzymać. Ja Was zapraszam ze swojej strony do współpracy indywidualnej na coaching. Jestem bardzo skuteczna, mogę rozpoznać Twoje programy i uwarunkowania, tylko jest jedno ale. Jest jeden warunek. Zanim się do mnie zgłosisz, posiedź sobie z tym pytaniem, czy ja jestem w stanie wziąć odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w mojej głowie. Czy te wszystkie myśli, że oni są winni, że oni mnie triggerują, że to oni są tacy, i że ja nie mogę być przez nich, że taka. Jeżeli będziesz miała takie myślenie, to nie dam rady z sobą nic zrobić. Bo nie przebijemy się przez tą pierwszą warstwę, która jest kluczowa. Najpierw jest Twój mindset, później są emocje, a później są energie w Twoim ciele, które determinują to, jak się czujesz. Ok? Więc jeżeli masz taki po prostu głębokie przekonanie, że to oni, a nie ja, musisz, jak przychodzisz do mnie, to przyjdź gotowa, żeby przestać tak myśleć, żebyśmy po prostu później mogły sobie pięknie pracować i osiągać to, czego chcesz, a nie zajmować się 2, 3, 4 sesje, że ja Cię przekonuję, że to nie oni i tłumaczę Ci to na 1500 sposobów, co i tak tutaj robię na filmach. Także to jest wymóg, to jest potrzeba. Jeżeli chcesz odzyskać sprawczość, moc, zrozumieć, dlaczego taka jesteś, jaka jesteś, uleczyć się i żyć pełnią życia, to zapraszam Cię pełnią życia, to zapraszam Cię z całego serca do coachingu prywatnego. Szczegóły tutaj pod filmem. Tulę Wasze serca i do zobaczenia w następnym odcinku.